Moje zobowiązanie wobec lokatorów mieszkań komunalnych. Rządy trzech ostatnich prezydentów doprowadziły wielu Elblążan na skraj biedy. Duża część Elblążan, stanąwszy przed problemem nakarmić rodzinę, ubrać dzieci, a w przypadku osób starszych mieć na wykup lekarstw, postanowiło zadłużyć się, nie płacąc czynszu za mieszkanie ZBK. Dzisiaj ZBK, nie będąc zdolne do odzyskania od dłużników pieniędzy, straszy eksmisją, która niczego nie rozwiązuje. Jedynie doprowadzić może do dramatów ludzkich oraz do dalszej degradacji wielu elbląskich rodzin. Ja, Edmund Szwed, stanowczo mówię temu nie. Jeżeli z woli waszej będę prezydentem Elbląga, swoimi działaniami osobom zadłużonym w ZBK stworzę szansę powrotu do normalności. Osoby te nie będą musiały ukrywać się przed komornikiem, co pozwoli im na podjęcie pracy, którą zagwarantuję na przykład w budownictwie od połowy przyszłego roku w ilości 2000 miejsc pracy dla osób fizycznych. W imię sprawiedliwości społecznej, zadłużenie, które posiadacie, a którego znaczna część to koszty komornicze i odsetki, anuluję wam. Pozwoli to powrócić do aktywności zawodowej wielu Elblążanom oraz zapobiegnie ewentualnym tragediom ludzkim. Dla osób, które dotychczas płaciły czynsz regularnie, będą mogły w pierwszej kolejności otrzymać nowe mieszkanie komunalne, które w ilości około 4000 wybuduję w ciągu swej czteroletniej kadencji. Wybierz prezydenta, dla którego liczy się miasto i liczysz się ty. Oddaj głos na Edmunda Szweda. Sfinansowano przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Elbląg.